Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Prawa przyrody zadziwiają nas, jak z jednego ziarna, które wydaje się suche, jakby martwe, wyrasta kłos, który potem zadziwia swoją obfitością. W jednym kłosie pszenicy, wyrosłym z jednego ziarenka, może być nawet 60 do 80 ziarenek. Taką przemianę jednego ziarna w kłos można nazwać swoistym cudem. Ale to jedno ziarno, by obficie zaowocowało, musi najpierw obumrzeć. Ten przykład Jezusa to ważna lekcja o życiu wiecznym. Jeśli inwestujemy tylko w to, co na ziemi, ryzykujemy utratę tego, co jest wiecznie trwałe. Idąc za Jezusem, inwestując w Niego, znajdziemy prawdziwe szczęście. On poprowadzi nas do miłości prawdziwej, dającej siebie do końca. Wspominamy dzisiaj świętego Wawrzyńca, który był diakonem Kościoła Rzymskiego w III wieku. Był diakonem za czasów papieża Sykstusa II. On był naprawdę uczniem Pana, co pomnożył ziarno Ewangelii. Był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich w czasie prześladowania za cesarza Waleriana, kiedy przewidywał swoją śmierć, rozdał majątek kościelny ubogim. W kilka dni po śmierci papieża, kiedy prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego, Wawrzyniec zgromadził ubogich i powiedział: Oto są prawdziwe skarby Kościoła. Według legendy został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Maryjo, Królowo Męczenników, pomagaj nam dawać siebie do końca. Daj odwagę, byśmy nie bali się obumierać, to znaczy znosić trudne chwile na drodze wiary. To będzie owocować, to przyniesie radość trwałego plonu wiary. Różaniec niech będzie naszą modlitwą o wytrwanie we wierze, o serca wrażliwe na potrzeby bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.